czasie tej mszy świętej przede wszystkim o owoce tego wyprzymowania, o to, aby te owoce były rozwinięte w życiu samych grzechów, ale w życiu całej wspólnoty, bo przecież niesiecie intencji nie tylko swojej, ale i bliskich, także kościoła i naszej ojczyzny. Prosimy także o to, aby to wyprzymowanie dla was wszystkich i także powrót do domu był pełny bezpieczny. Dołączmy wszystkie nasze osobiste intencje, zwłaszcza te, które towarzyszą nam na szlaku pielgrzymi. To wszystko, co niesiemy ze sobą, aby przedstawić Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, Pani Jasnowolskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć Najświętszą. Było coś,
co wyglądało jak szaty, a miało kształt trochu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stoku złotego srebra, który wyglądał jak ogień po długu. U górze od tego, co wyglądało jak wiodło, i w dół od tego, co wyglądało jak wiodło, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się gwiazd. Jak pojawili się tęczy na obłokach, gdzie deszcz odbył. Tak przedstawił się ten blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem go. Następnie padłem na twarz. Oto słowo Boże. Yeah.
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie i bardzo się zaskoczy. Gdy przyszli do Kafarna, przystąpili do Piotra, wyborcy potrafią z zabytku. Wasz nauczyciel nie płaci potrafię? Odpowiedział, owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go przewodnik. Jak ci się zda? Od kogo królowie ziemscy wybierają daninę na podatki? Od synów swoich czy od ojca? Powiedział, od ojca. Jezus uprzedził. A zatem synowie są dobrzy. Żebyśmy jednak wydali do powodu do zgorszenia, idź na jezioro i zapytaj. Weź większą drogę od ciągu, znajdziesz statek. Weź go i daj mu za mnie coś. Oto słowo Pańskie. Zaczął pytać, to byłoby pewnie wiele różnych odpowiedzi.
odpowiedzi i pewnie wszystkie były prawdziwe i zgodne z tym, co czujecie w waszych sercach. Pielgrzymujemy do Jasnej Góry, do Maryi, która na tym wizerunku jest przedstawiona, jak dobrze wszyscy wiemy, w taki sposób, że trzyma na ręku Chrystusa, na Niego wskazuje, a Chrystus trzyma w ręku Księgę Ewangelii. To więc nam podpowiada, także dzisiaj, gdy tu jesteśmy i także przez Słowo Boże, które żeśmy słyszeli, że pielgrzymowanie jest czasem wsłuchiwania się w Boga. Myślę, że to jest jedna z definicji tego czasu. Wsłuchiwanie się w głos Boga. I dzisiaj z pomocą przychodzi nam to wszystko, cośmy słyszeli w Słowie Bożym. Najpierw ten dosyć trudny, skomplikowany tekst Księgi Ezechiela, który mówi o tym właśnie, że Bóg po czasie milczenia przemówił przez proroka. I to przemówił tak bardzo wyraźnie, że jak żeśmy słyszeli na początku, zapisano nawet dokładnie kiedy, mianowicie 5 dnia miesiąca 4. Rok to był 5 od uprowadzenia do niego. Bóg przemówił. Oznacza więc to najpierw, że Bóg nieustannie przemawia. Przemawia w każdym miejscu i w każdych okolicznościach, niezależnie gdzie znajduje się człowiek i w jakim stanie człowiek się znajduje. Bóg będzie do niego przemawiał. Nie będzie przemawiał na nasze życzenie i nasze oczekiwania. Przemówi wtedy, kiedy uzna to za słuszne. I dlatego, żeby słuchać głosu Boga i żeby go usłyszeć, potrzeba cierpliwości. Bywa, że jest czas ciszy. To nie znaczy, że Boga nie ma. On jest. Wybierze odpowiedni moment, kiedy do nas przemówi albo słowem, albo drugim człowiekiem, albo wydarzeniem, albo przemówi głosem naszego serca czy sumienia. I to jest pierwsza rzecz, którą odnajdujemy w tym dzisiejszym Słowie Bożym. Ale jest dalsza, która też dotyczy tego właśnie słuchania. I to jest wskazówka, którą daje Chrystus. Okazuje się bowiem, że trzeba słuchać uważnie i pamiętać. Ewangelia dzisiejsza zaczyna się zapowiedzią męki Pana Jezusa, kiedy Chrystus mówi: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I po tych słowach słyszymy komentarz ewangelisty, bardzo się zasmucił. Oczywiście, że my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo wiemy, co to znaczy zmartwychwstać i nie wiedzieli. A jednak po takim słowie, które Chrystus skierował, że będzie wydane w ręce ludzi, zabiją go i zmartwychwstanie, oni się zasmucili. Czyli nie pamiętali, nie zrozumieli. Zwróćmy uwagę, że gdy czytamy fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy przychodzą niewiasty do grobu pustego, to spotykają się z ironią, kpiną tych mężczyzn, aniołów, którzy tam siedzą i mówią: po co żeście tu przyszli? Przecież powiedział się zmartwychwstanie. Nie pamiętali tego. Nie pamiętali, że to powiedział. Trzeba więc słuchać, słyszeć i pamiętać. I wreszcie, co dzisiaj nam mówi Pan Jezus w tym szczególnym dniu pielgrzymkowym? Co mówi nam właśnie dzisiaj? Jaką daje nam wskazówkę? Te wskazówki są bardzo ważne, dlatego powiedział dwie. Jedna i druga właściwie dotyczy tego momentu, w którym jesteśmy, zwłaszcza pielgrzymów, ale nie tylko. Pierwsza rzecz to wolność. Chrystus jest wolny. Ta wolność polega na tym, że nie tylko będzie wydany w ręce
co się możemy nauczyć, ale Jego wolność, która jest także wypełniona miłością, jest tak ogromna, że nic go nie zahamuje. Chrystus oddaje się wolności w ręce człowieka. O tym dzisiaj jest mowa. Zapowiedzi nie. Jest drugi moment w tej wolności Pana Jezusa, gdy jest mowa o tym podatku świętym. Każdy, zwłaszcza dorosły, wie, że są dwie rzeczy na świecie pewne, to znaczy śmierć i podatek. Tak było i wówczas. Podatek świątynny, płacony niewielki na świętym. Chrystus go płacić nie musi, bo jest Synem Bożym. Jest Synem, więc nie musi płacić tego podatku. Ale jest wolny. I ta wolność się pięknie wyraża także w tej scenie, która, gdybyśmy ją sobie wyobrazili nawet nieco, ma pewien akcent humorystyczny. Gdy Piotr spotyka pobożców podatków, czyli urząd skarbowy, który na niego nastawił, że Chrystus nie płaci podatku. I wystraszony pewnie biegnie do Chrystusa, który, jak się dowiadujemy, jest w domu. Nie wiemy, czy to był czas posiłku, może Pan Jezus miał siestę, bo na pewno siestę też miał. I do tego Piotra wystraszonego, który jeszcze nic nie powiedział, mówi: słuchaj, bo Piotrze, idź tam, znajdziesz rybkę, tam będzie pieniądze, zapłać podatek za mnie i za siebie. Wolność, całkowita wolność tego człowieka. Chrystus jest więc wolny. Tej wolności nas także uczy. Ale to wydarzenie uczy nas także jeszcze czegoś innego. Mówi bowiem Pan Jezus, żeby zapłacić ten podatek, żeby nie było zgorszenia. Nie muszę tego zrobić. Każe to uczynić, aby się nie dziwili, aby nie mówili, aby się nie gorszyli. I to jest wskazówka druga, jaką dzisiaj otrzymujemy i słuchamy słowa Bożego. Oprócz tej wolności, do której Chrystus nas wezwał, nam dał, właśnie takie podejście, by powiedział, do życia. Nie tylko chodzi o zgorszenie. Ta rzecz, o której jest tu mowa, była istotna, ale nie za bardzo. Na pewno w istotnej sprawie Chrystus na niego stąpił. Ale w tej fali idź, zapłać, niech ma, nie się nie dziwi. Pomyślmy o tym, jak bardzo inaczej wyglądały to nasze wspólnoty. Poczynając od wspólnoty kapłańskiej, parafialnej, pielgrzymkowej, rodzinnej, małżeńskiej, pracy. Gdybyśmy potrafili rezygnować z tego, co nie jest zasadnicze, a nie upierać się przed tym i nie wyciągać z poboru wojennego, walczyć o to, walczyć wcale nie potrzeba i nie jest konieczne. Ile jest takich sytuacji w naszym życiu, zwłaszcza wśród Polaków, którzy są bardzo szybcy do takiego działania. Ja to nie pokażę. Ja postawię na swoje. Mi wolno to zrobić. A inaczej mówiąc, ustąpić. Nawet wtedy, kiedy wiem, że mam rację. Wiem, że mam rację, ale ustąpić. Nie dla świętego spokoju, tylko że dla dobra tej wspólnoty, w której jestem. Jest takie powiedzenie, że najbardziej niebezpieczni są ludzie, którzy są zasadniczy w sprawach niezasadniczych. I te stany. Ile mniej tego wszystkiego byłoby wśród nas, w naszych wspólnotach, gdybyśmy potrafili tak jak Chrystus, nawet wtedy, gdy nie musimy czegoś zrobić, robimy. Kiedy moglibyśmy nie ustąpić, ustępujemy. Dzisiaj daje nam taki wzór, taki właśnie postaw. Niech więc wasze podtrzymowanie przez te kolejne dni będzie wsłuchiwaniem się w Jego głos, w Jego słowo. Pamiętajcie, że uczynił was wolnymi ludźmi. I pamiętajcie też na to, aby ta pielgrzymka na nowo, jeśli trzeba, ustawiła wasze życie, że
żeby widzieć rzeczy zasadnicze, niezasadnicze, nieważne i obojętne.
Thank you.
zbawienia znajdują zmartwychwstania. O tak już nie zbawiam pielgrzyma do Medjugorje, do wszystkich, którzy Twoim nas odeszli z tego świata. To opuści do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam może użyć wiecznie. Zajrzyj swoim Bogowicom, Dziewicom Maryjom, ze świętymi apostołami, ze świętym Dominikiem, świętym Barbarom, świętym Krzysztofem i wszystkim świętym, którzy w ciągu wieków podobali się Bogu, abyśmy z nimi Pana
Thank you.
mógłby być Panie nasz Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika, posiliłeś nas najświętszym sakramentem. Sprawa by Kościół oświecony przez jego nauczanie i wspierany jego modlitwami, przyjął w pełni owoce tego sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami.